Mamy Rzeszów na linii i połączyliśmy się z dwojgiem aktywistów obywatelskich. Najlepiej sami się przedstawcie. Patrycja, pani Patrycja. Patrycja Pawlak-Kamińska, Stowarzyszenie Spółnik Inicjatywa na Rzeszów. Dariusz Bobak, Obywatele RP i Inicjatywa na Rzeszów. Chciałbym, żebyście powiedzieli, jak faktycznie ta kampania przebiega. Czy jaka jest, czy czuć temperaturę tą wyborczą na ulicach, czy ludzie się tym emocjonują? Jak wygląda zaangażowanie partii, które przecież powiedziały, że będą tutaj walczyć o swoich kandydatów? No więc... kampanię rzeczywiście czuć w mieście. To jest chyba główny temat, który istnieje medialnie, mimo że odbywa się ona w warunkach trudnych, pandemicznych, więc jest to dość niestandardowa kampania, no ale kandydaci i w jakiś sposób sobie z nią radzą, dają radę. I wydaje się, że wszyscy jak ognia unikają szyldów partyjnych. Przynajmniej trzech głównych kandydatów, czyli tych, którzy rzeczywiście mają największe szanse na wejście do drugiej tury, mianowicie Marcin Warchoł, Ewa Leniart i Konrad Fijołek, nie zarejestrowali kandydatów, nie zarejestrowali komitetów partyjnych, zarejestrowali swoje komitety wyborcze. Jedynie Grzegorz Braun zarejestrował komitet, no nie unika szyldu Konfederacji, w ten sposób. No, słyszałem wypowiedź pana Budki, który powiedział, że będzie żarł trawę. Czy tutaj faktycznie, bo tutaj jednak w Koalicji Obywatelskiej ta partia, Platforma jest najsilniejsza, czy faktycznie oni przystąpili do kampanii wyborczej? Czy oni są obecni? Widać wsparcie partii. Tak, no to wsparcie prawdopodobnie jest. Za bardzo nie widać. Trudno też powiedzieć, z jakiego powodu tego wsparcia nie widać, ponieważ no wszyscy, jak wspomniałem, unikają szyldów partyjnych. W sztabach Platforma, chyba rzeczywiście w sztabie Konrada Fijołka jest siłą wiodącą, jednakże no sama kampania Konrada Fijołka w zasadzie tak naprawdę z kopyta chyba ruszyła dopiero dziś, więc tego gryzienia trawy do tej pory niespecjalnie dało się zauważyć. No, mamy nadzieję, że to się zmieni, no bo jednak uważamy, że Konrad Fijołek jest jedynym z tych kandydatów, który rzeczywiście ma szansę być kandydatem obywatelskim, który będzie kandydatem obywatelskim nie tylko na papierze i nie tylko w słowach, ale także i w czynach, także i w programie. No właśnie, czy partyjny kandydat poniekąd ma szansę stać się kandydatem obywatelskim i jakie musiałby spełnić kryteria? Może pani Patrycja powie. Znaczy, ja bym się w ogóle tutaj odniosła do tego, co padło, do tego przysłowiowego gryzienia trawy z ust przewodniczącego Budki. Tutaj to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo czy ta pomoc, wsparcie, jakieś medialne, wiodące partii Konradowi może pomóc, czy zaszkodzić? Bo tak naprawdę już w momencie, kiedy partyniactwo, szczególnie, no, w ogóle my jesteśmy społeczeństwem, gdzie do partii politycznych należy bardzo mało ludzi działa w NGO-sach i takie zorganizowanie nie jest, zorganizowanie partyjne nie jest ani popularne, ani tak naprawdę dobrze widziane. Tym bardziej, że tutaj przy poparciu Konrada Fijołka łączą się wiele nurtów, bo tak naprawdę od Platformy przez PSL po Partię Razem. I w momencie, kiedy to się uwidatnia, nie wiem, czy w programie, czy w przekazie, znaczy tak, może dobrze, że tych partii jest tyle, ale nie podejrzewam, że to będzie atut kandydatek, bo to szerokie poparcie partyjne. Większy tutaj jakiś potencjał widzę w fakcie, że za Konradem Fijołkiem, nie wiem, stoją NGOsy, stoją rady osiedli, stoją rady seniorów, kółka osiedlowe, jakieś takie lokalne inicjatywy związane z transportem, z zielenią. I chyba to bardziej nadaje mu takiej aury, powiedzmy, obywatelskości niż to samo poparcie partyjne. Czy to ma szansę przełożyć się na jakąś większą liczbę spotkań z wyborcami, czy generalnie... Czy my tak naprawdę ta kampania będzie przebiegać w bardzo trudnym okresie pandemii, więc tak o czymś takim jak kampania door to door, drzwi to drzwi możemy tak naprawdę zapomnieć, bądźmy realistami, bo nie dziwmy się, że ludzie mogą nie chcieć, nie wiem, wpuszczać do tych przysłowiowych drzwi. Ludzie mogą nie chcieć przychodzić na żadne zorganizowane spotkania, które zresztą nie mogą się odbywać nawet z przyczyn prawnych obecnie. Więc ta kampania będzie musiała przebiegać zupełnie w inny sposób i w innej przestrzeni. Tutaj jasne, że zostają social media. Rzeszów jest młodym społeczeństwem, jest stosunkowo na tle innych miast w Polsce demograficznie młodym miastem. Jest tu dużo studentów, więc może faktycznie ta kampania w social mediach, czy w ogóle kampania w social mediach jest bardzo demokratyczna, bo daje możliwość udziału praktycznie każdemu w niej, prawda? Wypowiedzenia się, odniesienia się, są różne narzędzia, metody live, gdzie można zadać pytanie kandydatowi. Ale to jest tak na Rzeszów będzie świetnym testem, jeżeli sytuacja pandemiczna się nie zmienia, nie jestem optymistką, na to, jak kampanie będą w przyszłości wyglądać. Ciekawe. A słuchajcie, bo tutaj środowiska obywatelskie wystąpiły z postulatem prawyborów, o których wspominałem w rozmowie z profesorem. To taki bardzo nieprzyjemny przytyczek w nos. Czy jaka była wasza reakcja? Czy wyście się zniechęcili do tej kampanii wyborczej, czy jednak postanowiliście się, znaleźliście jednak jakąś formułę zaangażowania się w tę kampanię i w jaki sposób? Tak naprawdę nam przede wszystkim zależało na postulatach obywatelskich. Prawybory to jest metoda, ale to nie jest cel. Celem jest to, żeby wygrał kandydat, który będzie w czasie swojej kadencji w sposób możliwie pełny reprezentował interesy obywateli. Więc jeśli te prawybory, na które wpadliśmy, rzeczywiście nie wyszły, to się dość nieszczęśliwie złożyło, ponieważ praktycznie nasze wystąpienie, nasza propozycja prawyborów nałożyła się praktycznie z uzyskaniem przez Konrada Fijołka poparcia partii, więc tu rzeczywiście pewna kolizja czasowa zaszła. Uznaliśmy, że trzeba spróbować nie drzwiami, to oknem i spróbować nasze postulaty sprzedać w cudzysłowie w inny sposób, czyli doprowadzić do tego, żeby one znalazły się w kampanii Konrada Fijołka, bo jest to jedyny kandydat, który rzeczywiście może być kandydatem obywatelskim, który nie jest reprezentantem partii, które łamią prawo, więc dążyliśmy ku temu, i w jaki sposób nam się to udało, że jest program obywatelski, program partycypacji obywatelskiej, którego my jesteśmy autorami, nasza grupa, także można powiedzieć, że nam się to udało w taki sposób uzyskać. Czyli jaka grupa konkretnie? Inicjatywa Nasz Rzeszów, na którą składa się składają się różni aktywiści z różnych ugrupowań, z NGO-sów, z obywateli RP, z ruchów miejskich, więc jest to powiedzmy bardzo, bardzo szeroka, bardzo ponad organizacyjna inicjatywa. To jest ładne określenie inicjatywa, bo ona wiele mówiła. A powiedzcie mi... Naprawdę w tym naszym manifestie prawyborczym, gdzie zachęcaliśmy do przeprowadzenia tych prawyborów, umieściliśmy też jakieś postulaty, prawda, takie minimum dla nas, które kandydat powinien, popierać. To były przede wszystkim właśnie te postulaty obywatelskie, ale też związane z transportem, z kulturą, z zielenią. I dzisiaj możemy powiedzieć, że te postulaty znalazły się w tych zrębach programowych opublikowanych, więc tak naprawdę może nie było prawyborów, ale nie było tej metody, ale cel został osiągnięty. A powiedzcie mi, czy ja na przykład już samą taką ideą, która powinna spajać całą opozycję, to jest obrona praworządności, tak? Bo za tą praworządnością idzie wiele innych spraw. Czy ta praworządność wybrzmiewa w tej kampanii, czy jednak to będzie zupełnie inaczej, że to będzie szło w stronę właśnie, że partycypacji, deliberacji na przykład, tak? Czy to jest widoczne w ogóle? Czy to jest ciekawe w tym nawet kontekście, że po drugiej stronie oprócz Ewy Leniart stoi Marcin Warchoł, który jest jedną z głównych twarzy deformy wymiaru sprawiedliwości, deformy systemu praworządności w Polsce, który bardzo sprytnie stara się powiedzieć, że to nie ja, mnie tam nie było i w ogóle to jakiś przypadek i państwo mnie z kimś mylą, który nie tylko się odcina od swojego szyldu partyjnego, ale też odcina się od całej przyszłości, który pytany nawet bezpośrednio o rzeczy wynikające z ustaw, które jego rząd wprowadzał, na przykład ustawa tak zwana dekomunizacyjna, która chodzi tam o pomniki. W Rzeszowie jest bardzo gorącym tematem, bo mamy bardzo słynny pomnik w całej Polsce. który według ustawy powinien zostać zburzony. Wczoraj Marcin Warchoł prezentował, że ten pomnik jak najbardziej powinien zostać i w ogóle chwała w gazecie się wypowiadał, że jest świetny i niech zostanie. Więc tu jest taki etap, że ludzie, którzy coś zrobili, nie wiem, ludzie, którzy ukrywają się, pan Ziobro, który się tam ukrywa pod maską pana Warchoła, nie wiem, ja mam takie wrażenie, że ma nadzieję, że społeczeństwo to są idioci. A czy kandydaci w jakiś sposób wchodzą w bezpośrednie starcie? Czy oni są skłonni do debat? Czy będzie tak jak zwykle, o czym zresztą wspominał też pan profesor o fajerwerkach i o igrzyskach? Czy to będą igrzyska, czy będzie jakaś merytoryczna debata, dyskusja między kandydatami? Na razie kandydaci raczej omijają swoich przeciwników kampanii. Dzisiaj Konrad Fijołek dał kilka przytyczków Marcinowi Warchołowi w czasie konferencji. Jednakże na razie każdy prezentuje siebie i omija przeciwników. Podejrzewam, że jeśli dojdzie do ewentualnej debaty, to będzie dopiero po drugiej turze. Ja tu jeszcze chciałbym też nawiązać do tej kwestii praworządności, bo w przypadku samorządów sprawa nie jest tak oczywista, jak w przypadku władz centralnych. Tu oczywiście wpływ samorządu na praworządność nie jest tak oczywisty, jest mniejszy, ale Konrad Fijołek zadeklarował między innymi rewizję statutów instytucji miejskich, kulturalnych, w których często w tych statutach znajdują się dość absurdalne przepisy, które są w oczywisty sposób niezgodne z prawem, więc prawdopodobnie to jedynie na tym poziomie można mówić o wpływie samorządów na praworządność. A powiedzcie mi, czy jesteście optymistami? Czy wasz kandydat wygra obywatelski, czy jednak znowuż pogrąży się, tak powiem, miasto pod władzą pana Solidarnej Polski lub pani z PiS-u? Jak oceniacie jego szanse? Wczuwając się w nastroje społeczne, tak? Bo to wiadomo, jest pandemia, jest trudno. Natomiast co mówi ulica? Czy to czuć po prostu? Żyjemy w swoich bańkach, więc każdy w swojej bańce oczywiście nasz kandydat wygrywa. Tak naprawdę trudno powiedzieć, szczególnie, że sytuacja jest taka, że jest mniej więcej troje kandydatów, którzy mają zbliżone szanse. Dwoje z tych kandydatów ma korzenie w Zjednoczonej Prawicy. Trzeci kandydat oczywiście jest kandydatem opozycyjnym w rozumieniu ogólnokrajowej polityki. Najbardziej dynamiczną kampanię do tej pory prowadzi Marcin Warchoł, ale jest to o tyle zrozumiałe, że on się do tej kampanii przygotowywał przez ostatnie 2 lata. On wiedział, że to będzie robił, był o wiele wcześniej umówiony z Ferencem, dobrze wiedział, kiedy Ferenc zrezygnuje. Reszta kandydatów została zaskoczona rezygnacją Ferenca. Tu też trzeba dodać, bo pewnie słuchacze, widzowie mogą być niezorientowani, prezydent Ferenc był bardzo popularnym prezydentem, który wszystkie wybory wygrywał w pierwszej turze z poparciem niekiedy 80%, niekiedy 60%. I on wykonał dość niespodziewaną woltę, o której zresztą wspomniał profesor Stępień, i poparł Marcina Warchoła, który jest z zupełnie innej bajki politycznej. Prezydent Ferenc ma korzenie SLD-owskie. Nie zgadzam się z profesorem Stępniem, że jest to makiaweliczne zagranie. Po prostu trudno powiedzieć, dlaczego Tadeusz Ferenc to zrobił. Zrobił to i tyle. Warchoł ma jego poparcie. Warchoł się do tego długo przygotowywał, więc wydaje się, że na ten moment szanse ma największe i prawdopodobnie wejdzie do drugiej tury. Jednak trzeba też pamiętać o tym, że właśnie, nie mówimy tylko o samorządzie, mówimy też o tej wielkiej polityce, która tutaj weszła z butami w samorząd i w drugiej turze prawdopodobnie w znacznym stopniu to starcie zmieni się też na starcie prawica i nieprawica, i opozycja, więc to ciężko przewidywać. W momencie, kiedy Darek się nie zgodził z profesorem Stępniem, ja w 2 momentach się w ogóle chciałam nawiązać i zgodzić nawet bardzo. Przede wszystkim ta formuła bezpośredniego wyboru prezydenta to jest wysoki stopień właśnie upartyjniania samorządu. Bo w ogóle w samorządzie pokutuje coś takiego, że samorząd powinien być nie tylko apartyjny, ale nawet niektórzy podnoszą śmiałą tezę, że on powinien być apolityczny. Co w ogóle jest nonsensem samym w sobie, bo mówią, że w samorządzie są ważne parki i chodniki, no ale te parki i chodniki to też są decyzje polityczne, prawda? Czy będzie park, czy będzie ulica, czy będzie chodnik, czy będzie mniej samochodów, czy więcej. I my to możemy już obserwować, jak nawet w Europie, jak wyglądają miasta, powiedzmy, no nie wiem, przykładowo rządzone przez lewicę Oslo, które się ostatnio chwali tam zerową liczbą ofiar śmiertelnych w wypadkach samochodowych. Bo te decyzje samorządowe no, też są jakąś tam ideą polityczną, prawda, kierowane. To nie jest tak, że można wszystko odpolitycznić. I ten fakt wyboru, bezpośredniego wyboru prezydenta moim zdaniem bardzo w ogóle osłabia rady miejskie. A rady miejskie są w ogóle dość specyficznie w Polsce skonstruowane ze względu na ordynację, której są bardzo wysokie progi wejścia, więc tak naprawdę jakimś ruchom miejskim, to widzimy w ogóle w Polsce, że ruchy miejskie mają bardzo trudno, żeby wejść do rad miasta, bo realny poziom nie jest realny poziom procentowy to nie jest 5%, tylko tak naprawdę 10% przy realnym rozliczeniu startu z partiami. Więc mówię, wszyscy mówią o odpartyjnieniu, odpolitycznieniu samorządu, a sama ustawa i ordynacja upolitycznia ten samorząd do bólu. W różnych miastach bywa różnie, tak, z tym upartyjnieniem. Często jest tak, że partie polityczne, które nie są w stanie stworzyć trwałej koalicji, tak naprawdę fundamentem ich spoiwem są stanowiska w urzędach podległych ministrowi, podległych prezydentowi, marszałkowi, prawda? I to wygląda w ten sposób, że na przykład, nie wiem, ludzie prezydenta są zatrudnieni w urzędzie marszałkowskim, a w urzędzie ludzie z partii politycznych są zatrudnieni w ratuszu, tak? I się chłopaki szachują. I tak naprawdę partie zawłaszczają również na przykład, nie wiem, spółki komunalne. To jest całkiem normalne. Czy tego zjawiska nie ma faktycznie w Rzeszowie? Po prawie 20 latach rządów jednego prezydenta, prawda? Jak prezydent Ferenc zostawał prezydentem, miałam 17 lat. A dobiegam 40, więc no, to jest taki okres czasu, że całe dorosłe życie, nie tylko moje, ale wielu rzeszowian, to jest okres jakby jednej prezydentury, jednej linii poglądowej na miasto, na świat, na wiele rzeczy. Więc u nas ten układ jest taki bardzo zastany dla nas. To nie jest, że my pewnych rzeczy, no nie wiem, nie widzimy, tylko jest o wiele trudniej je zobaczyć po takim czasie, prawda? Bo nie było żadnych szturmów i burz związanych ze zmianą stanowisk, ze zmianami w spółkach. Tak. Więc mówię, no taki długi okres naprawdę zaciemnia obraz sytuacji, jak to naprawdę wygląda. Aczkolwiek rzeczywiście no, w Rzeszowie partie polityczne były jakby no, odsunięte w cień. Tu główną partią polityczną, jeśli chodzi o samorząd, było stronnictwo prezydenta Ferenca. I ono grało pierwsze skrzypce także w Radzie Miasta, zwykle w koalicji z Platformą Obywatelską, ale w czasie tej kadencji sytuacja była taka, że bez Platformy oni też mogli samodzielnie rządzić, więc to też jest zresztą prawdopodobnie skutkiem tego jest ta sytuacja, że teraz no, wszystkie partie są dość mocno zagubione. Przez ten czas nie były w stanie, nie wypracowały sobie swoich liderów, rozpoznawalnych twarzy, ponieważ partie były w cieniu Ferenca i jego ludzi. No i dzięki temu pewnie też no, były zmuszone, żeby się dogadać i wyłonić wspólnego kandydata. Gdyby Elżbieta Łukaciewska z Platformy zgodziła się kandydować, to myślę, że Platforma by zrobiła wszystko, żeby ją jako kandydatkę wystawić nawet wbrew pozostałym partiom, więc myślę, że to jest jeden ze... Dzisiejszy kandydat jest jednym ze skutków tego, że partie były odsunięte w cień, co jak pokazuje jest w samorządach dość dobrą praktyką, tak się wydaje. To chyba tym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Aha, jeszcze przepraszam, bo jeszcze jest kwestia, ja pomyliłem daty wyborów, tak? Właśnie. Maja oczywiście nie wyjdzie. Chociaż nie jest takie pewne podobno, tak? Aczkolwiek teraz, znaczy tak, no tak naprawdę mamy pandemię, datę wyborów ustala premier, powody, żeby przesunąć datę wyborów jak najbardziej są i no, mamy podejrzenia, że i myślę, że każdy takie ma, że tutaj data będzie dobrana tak, żeby była jak najwygodniejszą dla kandydata partii rządzącej, więc... No, jest ciekawe. Dla kandydatki tutaj no, akurat. Kandydatki, przepraszam. Tak, oczywiście dla partii Zielenia. Mamy dwóch kandydatów Zjednoczonej Prawicy, więc ja myślę, że to też pokaże pewne... Jakimś to probierzem jednak tych klimatów z dużej polityki te wybory jednak będą. Mamy trzech kandydatów tak naprawdę ze Zjednoczonej Prawicy, bo Porozumienie Jarosława Gowina także wystawiło swojego kandydata, no jednakże no, ma on nikłe poparcie, więc zwykle jest pomijane, ale jest zgłoszony, jest kandydat Waldemar Kotula, który jest kandydatem stronnictwa pana Gowina. No nic, pozostaje trzymać kciuki za pana Fijołka, który reprezentuje jednak jasną stronę mocy i czekamy i zobaczymy, co będzie dalej. Znaczy ja jeszcze tylko na koniec sobie pozwolę powiedzieć, że ten wynik wyborów w Rzeszowie, on będzie bardzo ciekawy i może być bardzo istotny w skali krajowej, bo nie tylko pokaże to, jak wygląda, jaką moc ma zjednoczenie opozycji, jaką moc ma mówienie o ewentualnych wspólnych listach, wspólnym starcie z list opozycji, ale może też pokazać pewne, albo uwidocznić pewien kryzys wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, który już jest widoczny i siłę pana Ziobry, siłę Solidarnej Polski. A także pokazać znaczenie poparcia ruchów niepartyjnych. Konrad Fijołek jest jedynym kandydatem, który ma tak szerokie poparcie inicjatyw ruchów, które nie są partiami, więc miejmy nadzieję, że to też okaże się mieć znaczenie. No i warto przypomnieć, że to będzie bardzo tak naprawdę krótka kadencja, nieważne kto ją wygra, bo my wybieramy prezydenta, prezydentkę na 2 lata tylko. No właśnie, to też tak naprawdę niewiele będzie mógł tak naprawdę pokazać tego, co... Niewiele będzie mógł pokazać i łatwiej jest chyba obiecywać w takich kampanii, prawda? Dobra, to dziękuję wam bardzo. Dziękujemy.